Zebrała się wtedy Rada Starszych, aby zdecydować, w jaki sposób pozbyć się Jezusa. Szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z 12. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze, jeżeli taka jest Twoja wola, oddal ten kielich ode mnie. Lecz niech Twoja wola, a nie moja się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba i wzmacniał go. A krople jego potu, jak wielkie krople krwi, padały na ziemię. Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czy pocałunkiem zdradzisz Syna Człowieczego? Panie, czy mam na nich uderzyć? Dalej, aresztujcie go, cofnij się! Musieliście przyjść z mieczami i pałkami, jakbym był złoczyńcą. Codziennie byłem z wami w świątyni, a nie próbowaliście mnie pojmać. Teraz jest czas waszego działania, gdy moce ciemności władają. Aresztować go! Thank you.